Klawisze plastikowe czy drewniane? Klawiatura dynamiczna? A czy musi być pełna? W tym odcinku omówimy sobie różne rodzaje klawiatur, z którymi możemy się spotkać podczas wyboru instrumentu. Zapraszam. Klawisze plastikowe czy drewniane? Materiał, z którego wykonane są klawisze, świadczy o klasie instrumentu. Najtańsze instrumenty będą miały klawisze wykonane z plastiku, natomiast te droższe z drewna. Najzwyklejsze klawisze plastikowe spotkamy w keyboardach. Tego typu klawiatury najbardziej odbiegają wrażeniem z gry od pianin akustycznych. Zaletą klawiszy plastikowych jest ich cena, więc instrument może być tani, chociaż wcale nie musi. Plastik jest także znacznie lżejszy, więc tego typu klawiatura będzie lepszym wyborem, jeśli planujemy często przenosić instrument. W przypadku tańszych pianin cyfrowych klawisze mogą być wykonane z plastiku, a w tych droższych z drewna. Plastikowe klawisze w pianinach cyfrowych są lepiej wykonane niż w przypadku keyboardów. Najlepiej jest jednak szukać instrumentu, który posiada drewniane klawiatury. Klawiatura wykonana z drewna jest cięższa, tak jak ma to miejsce w prawdziwym akustycznym pianinie. Dzięki wadze klawiszy łatwiej ją można wyczuć. Klawisze pracują z naturalnym oporem, więc podczas gry forte, czyli mocno głośno, odczuwamy klawisze na opuszkach, a przy pianissimo bardzo cicho, delikatnie, nie ma uczucia jakby uciekania, wymykania się klawiszy spod palców. Dodatkowo klawiatury drewniane są kryte materiałami, które mają za zadanie pochłaniać pot oraz brud naszych dłoni, opuszków. Chroni to pianistę przed ślizganiem się po klawiaturze podczas dłuższej gry. Klawiatura pełna, pełnowymiarowa. To taka, która posiada 88 klawiszy, czyli tyle, ile prawdziwy fortepian. Teoretycznie nie ma to większego znaczenia na początku nauki, ponieważ nie będziemy korzystać ze wszystkich klawiszy. W keyboardach często wystarczy okrojona ilość klawiszy. Takie instrumenty łatwiej przewieźć, bo zajmują mniej miejsca, a niektóre z nich mają możliwość przełączania oktaw w razie potrzeby. Jednym kliknięciem możemy przenieść elektronicznie całą klawiaturę oktawę wyżej lub niżej. Jeśli jednak planujemy zakupić instrument inny niż keyboard, to warto rozejrzeć się za takim modelem, który posiada pełną klawiaturę. Ponieważ w przyszłości nie będziemy musieli zmieniać instrumentu wraz ze wzrostem naszych umiejętności i zapotrzebowań. Oczywiście kiedyś i tak przyjdzie taki moment. Warto zmienić sprzęt w momencie, gdy obecny zaczyna nas ograniczać. Klawiatura dynamiczna. Koniecznie. Jest to bardzo ważna cecha klawiatury, która pozwala nam grać w naturalny sposób. W instrumencie akustycznym normalne jest to, że im mocniej naciśniemy klawisz, to dźwięk, który się wydobędzie, będzie głośniejszy. Klawiatura pozbawiona dynamiki działa w sposób zero-jedynkowy, jak włącznik do światła. Wciśnięty, niewciśnięty, włączony, wyłączony. Siła nacisku nie ma żadnego wpływu na głośność. Każdy dźwięk brzmi tak samo. Nie mamy możliwości wpływania dynamiką, na przykład na emocje, które chcemy wywołać. Jeśli będziemy ćwiczyć na takim pozbawionym dynamiki instrumencie, to później będzie nam bardzo ciężko grać na prawdziwym pianinie lub sprzęcie posiadającym klawiaturę dynamiczną. Ponieważ poszczególne dźwięki będą nierówne. Niektóre niesłyszane, a niektóre uderzane będą zbyt mocno. Osobie grającej będzie bardzo ciężko nauczyć się nowej, poprawnej techniki gry. Wymusi to jakby ponowną naukę grania, aby pozbyć się złego nawyku. Klawiatury dynamiczne można spotkać już w praktycznie każdym sprzęcie, o ile nie jest to stary instrument lub taki keyboard z hipermarketu za 100 zł. Jest to najgorszy wybór, jeśli chodzi o zakup instrumentu. Klawiatura sprężynowa. Jest to rodzaj klawiatury stosowany głównie w keyboardach. Klawisze mają swój charakterystyczny ruch, który znacznie różni się od tego, który możemy spotkać w akustycznym pianinie, czy chociażby fortepianie. System sprężynowy nie oddaje pracy prawdziwego mechanizmu, więc można wyrobić sobie złe nawyki ruchów palców i ręki. Specyficzne przyzwyczajenie, które później będzie przeszkadzało podczas gry na prawdziwym akustycznym instrumencie, jeśli zależy nam oczywiście na grze klasycznej. Poza tym klawisze takie chodzą bardzo lekko, więc łatwo się o nie potykać podczas szybkiego grania, a to niestety słychać. Klawiatura taka jest również trudniejsza w wyczuciu. Jej zaletą jest natomiast niska cena. Klawiatura młoteczkowa. Imitacja pracy młoteczka stosowana jest przede wszystkim w pianinach cyfrowych. Polega to na stworzeniu iluzji pracy prawdziwych młoteczków, jak w pianinie lub fortepianie akustycznym. Jest to bardzo ważne dla osób, które ćwiczą pod fortepian, ponieważ w podobny sposób będzie zachowywać się klawiatura prawdziwego instrumentu. Producenci stosują różne technologie symulacji tego efektu.
Warto więc sprawdzić, jakie wrażenie sprawia klawiatura pod naszymi palcami, zatem nie obędzie się bez porównania instrumentów. Klawiatura ważona lub doważana, czyli to taka, która podczas grania ma za zadanie imitować ciężar muteczków w prawdziwym akustycznym instrumencie. Tak oto klawisze w wysokich partiach z prawej strony mogą pracować lżej niż na partiach niskich dźwięków z lewej strony. Klawisze dolne powinny stawiać nieco większy opór. W tym celu umieszcza się niewielkie ciężarki. Mogą również występować ciężarki pełniące funkcję przeciwwagi. Takie rozwiązanie ma na celu poprawić odczucia i komfort pracy klawiszy podczas grania. Amortyzacja i głębokość klawiatury. Ważne jest, aby to, w jaki sposób klawisz pracuje pod naszymi palcami. Niektóre instrumenty mają twardszą klawiaturę, inne bardziej miękką. Klawisze lżej się wciska. Różna jest także głębokość pracy klawiatury. Konieczne jest więc sprawdzenie, przetestowanie i porównanie różnych instrumentów, aby określić, jaka klawiatura nam najbardziej odpowiada. Musimy pamiętać, że zbyt twarda klawiatura może być męcząca podczas dłuższego grania, a klawiatura za głęboka nie pozwoli nam na szybkie granie, ponieważ palce będą nam się zapadać. Kolejna kwestia, ilość czujników. Pianino mają najczęściej 2 lub 3 czujniki. Czujniki te mają za zadanie odbierać sygnał z klawiszy i oddać w brzmieniu sposób ich naciśnięcia. W teorii 3 czujniki powinny lepiej wychwytywać niuanse w naszej grze od klawiatury z 2 czujnikami. Jaka zatem powinna być klawiatura w instrumencie wybieranym pod kątem szkoły muzycznej? Z pewnością dynamiczna, pełna, najlepiej ważona i młoteczkowa. Jeśli chodzi o instrumenty z klawiszami plastikowymi, to lepiej wybrać coś z droższych pianin, które będą miały lepszą klawiaturę. Najtańsze modele mogą znacznie odbiegać wrażeniami z gry od tych, które mamy grając na pianinie akustycznym. Podsumowanie. Przy wyborze instrumentu i rodzaju klawiatury ważne jest jego późniejsze przeznaczenie. Jeżeli chcemy grać rozrywkowo lub dla siebie, jak jakieś proste utwory, to nie trzeba inwestować w zaawansowane systemy czy drewniane klawiatury, ponieważ nie będzie to miało dla nas większego znaczenia i zwyczajnie tego nie wykorzystamy. Jeśli musimy wybrać instrument pod szkołę muzyczną w klasie fortepianu, wtedy najlepiej zainwestować w porządny sprzęt, ponieważ pozwoli nam to nabrać odpowiednich nawyków i techniki gry. Niestety, im lepszy sprzęt, tym droższy, ale nie jest tak zawsze. Porównajmy sobie instrumenty z różnych półek cenowych. Po takim porównaniu musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co potrzebujemy, aby instrument miał i na co możemy sobie pozwolić. Dobry zakup pozwoli nam naprawdę cieszyć się z gry przez wiele lat. Zła, niewygodna i nieprecyzyjna klawiatura może wręcz zniechęcić. Ważne jest to, aby nie polegać jedynie na opinii innych osób, chociażby czytając opinie w internecie, na forach odnośnie danego modelu. Wybierzmy klawiaturę, która nam się najbardziej podoba, która jest przyjemna w dotyku i grze. Często teoretycznie te same klawiatury mogą dawać odmienne wrażenia podczas gry na różnych modelach. Sprawdzajmy również producentów, czy to, co jest napisane w specyfikacji, ma odzwierciedlenie w tym, co czujemy pod palcami. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do sekcji komentarzy. Jeśli film się podobał, to zachęcam do polubienia i subskrypcji, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was. Hej.